Witam serdecznie w ten ponury lutowy wieczór. Przy mikrofonie jak zawsze Łukasz Zwoliński. Na początek zaznaczę, że trzeci odcinek podcastu będzie się nieco różnił od dwóch poprzednich. Tym razem nie opowiem Wam sprawy od początku do końca, a skupię się na historii zaledwie jednego pochodzącego z niej wątku, który przez lata stał się na tyle obszerny, że materiału wystarczyło mi na ponad 40 minut nagrania. Mam nadzieję, że ta trochę inna formuła kanału wieczornego również przypadnie Wam do gustu. Znany ze sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek, mężczyzna z ręcznikiem, to być może jak spektakularnie określił go Marcin Myszka z podcastu Kryminatorium, jedna z najbardziej tajemniczych postaci w historii polskich spraw kryminalnych. Zagadkowy człowiek, którego tożsamości do dziś nie znamy, niczym cień przewija się przez łącznie trzy udostępnione opinii publicznej nagrania z monitoringu. Czy ma on coś wspólnego z samym zaginięciem? Pierwsze wideo poznaliśmy już w 2010 roku, nieco ponad tydzień od zaginięcia dziewczyny. To nagranie z okolic lokalu Chili Willy, czyli tzw. bacówki, w pobliżu wejścia na plażę numer 63 przy promenadzie w Gdańsku. Film ten z godziny 4:12 17 lipca przedstawia idącą szybkim krokiem Iwonę Wieczorek oraz podążającego za nią bezpośrednio w odległości około 20 metrów bosego mężczyznę w rozpiętej koszuli w kratę oraz z ręcznikiem zawieszonym na ramieniu. Na wysokości kieszeni widać u niego zwisający pastup smycz. Wzrost tego człowieka określono na 180 cm, a wiek na około 35-45 lat. Drugie nagranie udostępniono dopiero w 2017 roku. Widać na nim, jak pan ręcznik przechodzi przez znajdujący się przy plaży klub Banana Beach, umiejscowiony niedaleko wejścia numer 69. Powszechnie przyjęto, że jest to zdarzenie poprzedzające scenę z ręcznikiem i Iwoną o jakieś kilkanaście minut. Trzeci natomiast film, o którego istnieniu wiedzieliśmy już wcześniej z udostępnionej notatki policyjnej, pojawił się dopiero w roku 2023 jako fragment programu Superwizjer TVN-u. Niektórzy przypuszczają, że może istnieć jeszcze czwarte nagranie z Mola w Brzeźnie, ale policja nigdy jednoznacznie nie potwierdziła takiego faktu. Najczęściej zadawane pytania dotyczące popularnego ręcznika to oczywiście, kim jest ten człowiek oraz czy mógł być sprawcą. Nawet jeżeli odpowiedź na drugie pytanie jest przecząca, to pytanie numer jeden nadal pozostaje dość intrygujące. Wątek ręcznika to już bowiem swoista sprawa w sprawie i zagadka w zagadce. Zastanawiać może dlaczego, pomimo tego, że do większości osób widocznych na monitoringu z W63 policja dotarła, to akurat tego najważniejszego wydawałoby się świadka, który idzie bezpośrednio za Iwoną i mają w zasięgu wzroku, nigdy nie udało się odszukać lub chociaż rozpoznać. Przypadek? Być może. Sprawą Iwony interesowała się jednak niemal cała Polska. Czy ręcznika nikt nie znał? A może pochodził on spoza Polski i przybywał tu tylko tymczasowo bez żadnego towarzystwa? Inna opcja jest taka, że być może wiedział, że jest poszukiwany, ale bał się zgłosić z obawy, że może zostać potraktowany jako sprawca, a może nawet wrobiony. Nie każdy w końcu ufa policji. Mógł się też rzeczywiście nie chcieć zgłaszać z prostego faktu, że tym sprawcą po prostu był. Tu znowu wraca jednak pytanie, czy żył w próżni, czy nikt go nie znał i nie rozpoznał? No i można tak w kółko z tymi pytaniami jeszcze długo. Nie znaczy to jednak, że w sprawie mężczyzny z ręcznikiem się nie zgłaszano, bo robiono to. Problem w tym, że żadne z tych zgłoszeń nie przyniosło efektu. Niezbyt wyraźnie nagrany osobnik mógł być bowiem podobny do bardzo wielu ludzi. Zacytujmy kilka przypadków tego rodzaju zgłoszeń. Posłużę się tu głównie fragmentami artykułu 5 lat bez Iwony Marty Bilskiej z 2015 roku i książki Co się stało z Iwoną Wieczorek Janusza Szostaka z roku 2020. Za dość ważne w kontekście pana ręcznika, choć niekoniecznie całkiem przekonujące, należy uznać zeznanie Stefanii W., czyli kobiety sprzedającej kwiaty pod klubami w Sopocie. 17 lipca 2010 roku miała ona widzieć, jak Dream Club, znajdujący się w tzw. krzywym domku na popularnym Monciaku, około godziny 3 opuszcza grupa osób, w tym uznana później za zaginioną Iwona Wieczorek. Dziewczyna i jej znajomi rozmawiali ze sobą. W ich pobliżu stało trzech mężczyzn, z których szczególnie jeden zwrócił uwagę kwiaciarki. Miał on jej zdaniem pożądać Iwony i intensywnie się w nią wpatrywać. Opisała go jako 30-40-letniego, mierzącego około 180 cm, szczupłej budowy ciała, o bardzo bladej cerze i krótkich, jasnych włosach. Cechowały go również wystające kości policzkowe i charakterystyczna mimika twarzy. Przez skórę dało się nawet zauważyć jego poruszające się ścięgna i mięśnie.
Zdaniem Stefanii W., kiedy Iwona i spółka wrócili do klubu, wtedy wszedł tam także mężczyzna i jego koledzy. Następnie według kwiaciarki Iwona Wieczorek ze znajomymi ponownie opuścili krzywy domek, doszło między nimi do kłótni, po czym dziewczyna oddaliła się sama ulicą. Kiedy pokazano jej zdjęcia mężczyzny z ręcznikiem z monitoringu, powiedziała: mam wrażenie, że ten pan ręcznik na okazanych fotografiach to ten sam, którego widziałam pod krzywym domkiem w Sopocie. Na podstawie jej zeznań próbowano skonstruować portret pamięciowy mężczyzny, jednak podjęte próby odtworzenia wyglądu nie przyniosły rezultatu z uwagi na niemożność dobrania przez świadka kształtu jakichkolwiek elementów twarzy. Czy pan ręcznik mógł rzeczywiście przebywać tej nocy w Dream Clubie, a następnie znaleźć się w klubie Banana Beach i o 4.12 przy wejściu 63 na plażę? Teoretycznie monitoring z klubu lub sprzed klubu pozwoliłby tę dość sensacyjną teorię jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć. Problem w tym, że kwestia monitoringu z Dream Clubu jest mocno niejasna sama w sobie. Tu należy chyba jednak przyjąć, że kwiaciarka widziała po prostu bardzo podobnego mężczyznę. Nie ona zresztą jedyna. Na początku sierpnia 2010 roku osoby z grona znajomych zaginionej Iwony również miały spotkać mężczyznę podobnego do pana ręcznika. O zdarzeniu informował media prowadzący biuro detektywistyczne, ale nie będący detektywem, Krzysztof Rutkowski. W tamtym momencie mogło się wydawać, że doszło do jakiegoś przełomu, ponieważ odnaleziono co najmniej świadka. W doniesieniach medialnych z tamtego czasu podawano, że leżał on na ławce w alejce, która odchodzi od bulwaru Nadmorskiego wprost na budynek przy ulicy Czarny Dwór 6. Mężczyzna był bez butów i w stanie mocno wskazującym. Natychmiast przekazano go wówczas policji. W późniejszych można zaś przeczytać, że człowiek ten, jak się okazało piekarz, około godziny 10 poszedł poopalać się na łąkę i wypić kilka piw. Po tym jak usiadł na ławce, podjechały tam dwa samochody, z których wysiadło dwóch postawnych młodzieńców. Powiedzieli mu oni, żeby się nie ruszał i czekał na przyjazd policji. Na komisariacie zadano mężczyźnie kilka pytań, po czym wypuszczono go. W czasie zaginięcia Iwony miał być w pracy. Dosłownie chwilę wcześniej, 31 lipca, podczas przeszukiwań nadmorskiego pasa, wolontariusze z grupy ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto odnaleźli charakterystyczny biały ręcznik. Znajdował się on 400 metrów od miejsca, gdzie kamery monitoringu uchwyciły wracającą Iwonę. Zdobił go napis Bogatynia oraz herb tego miasta. Ustalono, że takie ręczniki na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wyprodukowały tamtejsze zakłady bawełniane. Tu znowu upatrywano przełomu w śledztwie. Dość już zniszczony ręcznik zawierający ślady biologiczne, najpewniej nasienia, trafił do laboratorium kryminalistycznego. Po tym jak dokonano policyjnej ekspertyzy, śledczy nie wykryli na nim jednak śladów Iwony, a jedynie dwóch innych kobiet. Wróćmy jednak do pozostałych rzekomych rozpoznań mężczyzn z ręcznikiem. Do fundacji Itaka zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że kilka dni po zaginięciu Iwony Wieczorek również bawiła się w Dream Clubie razem z koleżanką. Zaczepił je wtedy mężczyzna, który oferował sesję do rozbieranego magazynu i proponował wyjazd za granicę. Był bardzo namolny, ale kiedy domówiły, dał im spokój. Mimo to dalej bacznie się im przyglądał. Kobieta stwierdziła, że wyglądał bardzo podobnie do pana ręcznika i był nawet niemal identycznie ubrany. Informacja o podrywaczu grasującym w trójmiejskich lokalach znalazła się również w notatce policyjnej z 28 lipca 2010 roku. Chodziło o 44-letniego mężczyznę przebywającego na terenie Trójmiasta, który twierdził, że pracuje w Nordea Banku. Człowiek ten miał pojawiać się często w lokalach rozrywkowych, interesować się samotnymi kobietami i zachowywać przy tym jak uwodziciel. W dniu zaginięcia Iwony Wieczorek był prawdopodobnie umówiony z kolegami w Sopocie. Z rysopisów wynikało, że mierzył 174 cm, posiadał mocną budowę ciała, krótkie ciemne włosy i pociągłą twarz. Mężczyzna obsługujący dmuchaną poduszkę na plaży twierdził zaś, że pan ręcznik to Rosjanin, którego widywał w tej okolicy razem z kilkoma innymi osobami. Miał nosić skórzaną kurtkę, dżinsy, białą koszulkę i łańcuch na szyi. Świadek relacjonował, że cudzoziemiec pytał go nawet kiedyś o materac do skakania. Mówił trochę po polsku, ale z rosyjskim akcentem. Jego koledzy byli z kolei umięśnieni, a jeden z nich posiadał tatuaż z pajęczyną na szyi. Bywając na piwie w pobliskim ogródku, obserwowali ludzi, ale nikogo nie zaczepiali. Mężczyzna twierdził, że rozpoznanego jegomościa widywał nawet kilka razy z białym ręcznikiem.
Kiedy wybierał się kąpać, to zawsze sam, bez kolegów, wchodząc wejściem w pobliżu bacówki. W tygodniu zaginięcia Iwony miał się tam pojawić 3 albo 4 razy. Świadek podejrzewał, że Iwona mogła zostać przez tych ludzi wywieziona do pracy w agencji towarzyskiej w Rosji. Ponadto ręcznik bywał ponownie wielokrotnie rozpoznawany. Między innymi jako pracownik zakładu w Turowie, pensjonariusz z sanatorium, uczestnik kongresu brydżowego, trener ekipy sportowej, cieśla, członek grupy morsów, gość hotelu przy ulicy Bitwy pod Płowcami, klient sklepu z perfumami w Krakowie, mężczyzna onanizujący się na plaży, pracownik kwiaciarni czy firmy budowlanej. Nic z tego nie zostało jednak potwierdzone. Jako pana ręcznika rozpoznano również osobę zatrzymaną w jednym z trójmiejskich salonów fryzjerskich. Człowiek ten zobaczył ponoć w telewizji film z monitoringu i oznajmił osobie strzyżącej, że to właśnie jego szukają. Spowodowało to, że obsługa salonu powiadomiła policję. Po przesłuchaniu mężczyzna został jednak zwolniony. Co ciekawe, był on wcześniej karany za przestępstwa o podłożu seksualnym. Jeden z użytkowników forum GP24 pisał natomiast 8 sierpnia 2010 roku następująco. Byłem przed chwilą na parkingu koło Molo w Brzeźnie przy Jelitkowskim dworze. Stały tam 2 tiry, jeden z napisem Tesco i 4 tirowców z przypasanymi ręcznikami i browarami. Wiek maks 30 lat. Czy takim kierowcom tira będącym w okolicy, może przez parę godzin, mógł być również znany z nagrań mężczyzna? Na tirowca wskazywał także człowiek spacerujący każdego ranka z psami w parku Regana. Po okazaniu mu zdjęć pana ręcznika odpowiedział, że podczas wspomnianych spacerów widywał kierowców tirów parkujących w pobliżu hotelu Dal, a poszukiwany świadek skojarzył mu się z nimi po sposobie ubioru. Znacznie ważniejsze od notowania było z pewnością zeznanie kierowcy śmieciarki, której pracownicy sprzątali tamtej nocy pas promenady. Z mężczyzną rozmawiano ponad rok od zaginięcia Iwony. Twierdził on, że zauważył młodą kobietę z butami w dłoni za wejściem numer 63. Zażartował nawet z kolegami, że jest ładna i można byłoby ją poderwać. Następnie zauważył, że dziewczyna siedzi na ławce z człowiekiem z ręcznikiem, którego również znał później z telewizji. Ekipa jechała w kierunku Brzeźna, co jakiś czas zatrzymując się w celu sprzątnięcia koszy. Poruszali się około 5 km na godzinę, a Iwona zdążyła ich minąć jeszcze 2 razy. Zdaniem kierowcy mężczyzna z ręcznikiem następnie szedł za Iwoną jeszcze przez jakiś czas, po czym ona skręciła do parku Regana alejką numer 58, prowadzącą do ulicy Obrońców Wybrzeża, a ręcznik poszedł prosto. Według zeznań kierowcy nastolatka dalej szła już sama i nikt za nią nie podążał. Kierowca rozpoznał następnie w zapamiętanej dziewczynie Iwonę Wieczorek, po tym jak zobaczył w telewizji jeden z komunikatów. Po okazaniu zdjęć Iwony i wizerunku ręcznika nie miał wątpliwości, że widział właśnie te osoby. Nie zgłaszał się na policję, ponieważ uznał, że nie zauważył tam nic ważnego ani podejrzanego. Pozostałe osoby z ekipy sprzątającej nie pamiętały takiej sytuacji. Co ciekawe, miesiąc po zaginięciu Iwony na policję zadzwoniła anonimowo kobieta. Miała ona podsłuchać rozmowę osób sprzątających promenadę, z których jeden opowiadał, że podwoził śmieciarką pana ręcznika. Po upublicznieniu zapisu z monitoringu z idącą Iwoną i podążającym za nią mężczyzną z ręcznikiem, Krzysztof Rutkowski wypowiedział się, że jego zdaniem człowiek z filmu jest kluczowym świadkiem. Zlecił również opracowanie dokładniejszego rysopisu wraz z przybliżonym wzrostem. Jak mówił Rutkowski, obliczyliśmy to na podstawie wielkości kostki w chodniku, który znajduje się przy wejściu na plażę numer 63. Żmudna analiza obrazu pozwoliła też ustalić, że mężczyzna nie był boso, jak się początkowo wydawało, lecz w lekkich adidasach koloru brązowego. Nie wiem, jak bardzo żmudna była faktycznie analiza obrazu wykonana przez Rutkowskiego i osoby, które z nim współpracowały, ale informacje o brązowych adidasach należy uznać za niezgodną z prawdą. Świadczy o tym choćby jedna z notatek policyjnych, która znalazła się w aktach, gdzie jednoznacznie napisano, że mężczyzna szedł boso. Dowodzić tego może także eksperyment procesowy organizowany przez śledczych z archiwum X w lipcu 2021 roku. Pozorant pana ręcznika zdecydowanie i wyraźnie nie ma w nim na sobie żadnych butów. I choć postać ręcznika nie była raczej najważniejszym elementem eksperymentu, to należy zauważyć, że eksperymenty procesowe przeprowadzane są z jak najdogładniejszym odwzorowaniem wszelkich elementów, które się w nim pojawiają. Biorąc do tego pod uwagę drobiazgowość i profesjonalizm krakowskiego AX,
Trzeba tutaj zauważyć, że ręcznika ubrali oni na podstawie najbardziej prawdopodobnych wniosków z przeprowadzonej przez siebie analizy. Mówiąc najprościej, jeśli pozorant szedł bez butów, to znaczy, że według AX ręcznik również ich na stopach nie miał, a na rewelację Rutkowskiego można patrzeć z przymrużeniem oka. Wróćmy natomiast do pytania, czy mężczyzna z ręcznikiem mógł być oprawcą Iwony Wieczorek? Pominijmy na chwilę zarzuty postawione Pawłowi P. i ewidentny fakt, że śledczy mocno skupiają się na jego osobie lub i środowisku z nim związanym. Załóżmy, że mamy do czynienia z czystą kartką, gdzie wszystko co niewykluczone jest możliwe. Wydaje się, że zeznania pracowników śmieciarki, jedyne z których wynika, że pan ręcznik poszedł prosto, nie są traktowane jako stuprocentowo pewne i przekonujące. Nie mamy więc pewności, czy ręcznik nie skręcił jednak do parku Regana, a skręcić mógł nie tylko razem z Iwoną w wejście 58, ale także przy okazji kolejnej dróżki w prawo. Sam park Regana różni się zaś od pasu promenady znanego nam z nagrania z kamery jak dzień od nocy. To z jednej strony tereny mocno rekreacyjne, otwarte i bezpieczne, gdzie nawet o wczesnych porach kręcą się ludzie, z drugiej zaś fragmenty gęsto zalesione i nad ranem puste. Przechodząc tamtędy 17 lipca 2022 roku o niemal tej samej porze co Iwona, co najmniej przez 15 minut nie spotkałam tam ani jednego człowieka. Naprawdę trudno zatem wykluczać owy teren jako miejsce, w którym potencjalny napastnik seksualny lub po prostu morderca mógł młodą dziewczynę dopaść i skrzywdzić, tak że nikt tego nie widział ani nie słyszał. No dobrze, ale co z ciałem? Zapyta ktoś. Przypadkowi sprawcy w większości przypadków porzucają ciało. W większości to jednak nie to samo co zawsze. Okoliczności bywają różne. Czasem sprawca może też po prostu myśleć, postępować w bardziej chłodny i wyrachowany sposób, a co za tym idzie, uznać, że pozostawienie ciała będzie się dla niego wiązać z większym ryzykiem niż ukrycie go. Co jeśli pan ręcznik zdawałby sobie sprawę, że nagrał się wcześniej na kamerach, a pozostawienie ciała wraz z setkami śladów łatwo pozwoli dopasować go do nich? W takiej sytuacji porzucenie ciała to właściwie opcja najgorsza z możliwych. Nie jest oczywiście powiedziane, że musiałby się go całkowicie pozbywać od razu. Mógł równie dobrze ukryć się z początku pobieżnie, a przykładowo kolejnej nocy przyjechać w te okolice samochodem i z torbą, żeby w bardziej pomyślnych okolicznościach zabrać je już ze sobą. Warto przytoczyć, że 17 lipca 2010 roku mocno padało, przez co nocą prawdopodobnie nie kręciło się tam zbyt wielu ludzi. Poszukiwania Iwony na dobrą sprawę nawet się nie zaczęły. Nie było też jeszcze znanych nam nagrań z kamery. Scenariusz, w którym ręcznik lub też inny napastnik z parku Regana krzywdzi Iwony Wieczorek, najpierw pobieżnie ukrywa ciało, a następnie wraca po niej i wywozi gdzieś dalej, nie jest więc scenariuszem szczególnie niewiarygodnym. Na co innego zwracał natomiast uwagę użytkownik wnikliwy. Jego zdaniem ręcznik, idąc za dziewczyną, sprawiał wrażenie zainteresowanego nią. Rozglądał się na boki i utrzymywał odległość. Wnikliwy dziwił się także, dlaczego ręcznik, skoro chciał się kąpać, nie wszedł wcześniej na plażę, mimo że mijał już kilka wejść. Czy aż tak zależało mu, żeby uczynić to przy molu w Brzeźnie? O ile w ogóle kąpanie się było oczywiście jego celem. Przypuszczenia dotyczące tożsamości mężczyzny z ręcznikiem ludzie snuli bardzo różne i wszystkich nie ma oczywiście sensu wymieniać. Mnie zaciekawiło jednak to, że w dwóch zupełnie niezależnych od siebie w komentarzach umieszczonych w różnym czasie i miejscach pojawiało się przypuszczenie, że mógł on pochodzić z Kaliningradu, czy raczej Królewca. Niejaki Dariusz dawał 90% szans, że człowiek z ręcznikiem przybył z Kaliningradu. Na czym w tej dość pewnej ocenie bazował? Trzeba już pytać jego samego. Na Kaliningrad wskazywano również w zupełnie innym komentarzu. Interesy z ludźmi z tego miasta miał według jego autora robić swojego czasu mieszkający na trasie przejścia Iwony sopocki przedsiębiorca i jeden z bogatszych ludzi w Trójmieście Mariusz O. Czy jednak ręcznik wyglądał na partnera biznesowego dla takiej osoby jak pan O? Pozostawiam do oceny własnej. Zanim upubliczniono nagranie z panem ręcznikiem z Banana Beach, istnienie tego zapisu monitoringu było już znanym faktem. Według Janusza Szostaka nagranie z BB śledczy zaczęli zresztą analizować dopiero w 2013 roku. W 2015 roku prokurator Grażyna Wawryniuk, zapytana przez dziennikarzy reportera, czy mężczyzna zarejestrowany na filmie z monitoringu z klubu, przechodzący przez parkiet w kierunku wyjścia, to ta sama osoba co na filmie z W63, odpowiedziała następująco. Nie wygląda na to, żeby to była ta sama osoba,
Aczkolwiek bez przesłuchania tego pana nie można tego stwierdzić z całą pewnością. Ciekawe, prawda? We wrześniu 2015 roku Krzysztof Rutkowski ogłosił, że wie, kim jest mężczyzna z ręcznikiem. Wysłał on do policji donos, że jest to niejaki Stefan R. z Londynu, aktywny na forach internetowych jako West London. Dane okazały się jednak błędne, a dołączone do informacji zdjęcie było zdjęciem innej osoby. Mimo to detektyw zrobił przy tej okazji swoiste show wraz z konferencją prasową. Zdaniem Janusza Szostaka Rutkowski uczynił to po to, aby odwrócić uwagę od sprawy Krystka, którą zajmowali się wtedy dziennikarze reportera. Szostak wspominał także, że latem 2017 roku jego informator, niejaki Damian R., były funkcjonariusz służb specjalnych, przekazał Komendzie Głównej Policji swoje ustalenia dotyczące mężczyzny z ręcznikiem. To właśnie te informacje miały wpłynąć na włączenie do śledztwa słynnych łowców cieni z Poznania. Na zlecenie Komendy Głównej Policji analizowali oni materiał z dotychczasowego dochodzenia. Sam Damian R. uważał zaś, że to właśnie pan ręcznik jest mordercą. 4 września 2017, po ponad 7 latach od zaginięcia, rozpoczęto kolejne czynności w parku Regana. Szybko poinformowano, że chodzi o wznowienie poszukiwań Iwony Wieczorek. Wcześniej takie poszukiwania były przeprowadzane w 2013 roku. Przy użyciu nowoczesnego sprzętu sprawdzano 14 hektarów parku, zaangażowano kilkudziesięciu policjantów i psy szukające zwłok. Użyto georadaru, wykrywaczy metali oraz sprzętu straży pożarnej. W działania poszukiwawcze włączyli się policjanci z Poznania oraz z KGP. W mediach pojawiła się też informacja, że swoje czynności prowadzą wspomniani łowcy cieni. Ich zdaniem dziewczynę miał zabić przypadkowy przechodzień, który zakopał ciało w parku. 5 września 2017 policja w końcu upubliczniła drugie nagranie z panem ręcznikiem. To, na którym przychodzi on przez klub Banana Beach. Damian R. uważał, że łowcy cieni, funkcjonariusze z zespołu poszukiwań celowych, tropiący zbiegów czy podejrzanych, mieli szukać mężczyzny z ręcznikiem, a zamieszanie w parku było jedynie medialnym show. Grupa mająca na koncie wiele sukcesów, w tym schwytanie psychopaty Kajetana P., wróciła jednak tym razem do domu z pustymi rękami. Od siebie dodam, że zastanawiać się można, dlaczego łowcy nie zostali zaangażowani w poszukiwania pana ręcznika już w roku 2010. Nie ulega wątpliwości, że szanse na pozytywny rezultat 7 lat wcześniej byłyby prawdopodobnie o wiele większe. Publiczne ujawnienie zapisu z monitoringu, na którym ręcznik przechodzi przez Banana Beach i kieruje się do wyjścia, również nie pomogło w identyfikacji mężczyzny. Wracając jeszcze do Damiana R. Jego zdaniem pan ręcznik mógł być wyjątkowym psychopatą, czerpiącym satysfakcję z cierpienia innych ludzi. Według jego wiedzy był to bywalec imprez Sadomaso w Poznaniu i Trójmieście, udzielający się na forach o tej tematyce. To człowiek bezwzględny, który nie zawaha się przed niczym, oceniał były agent. Jako powód ataku na Iwonę mężczyzna typował zdarzenie, w czasie którego został on być może wyśmiany przez nastolatkę, po tym jak złożył jej nieprzyzwoitą propozycję. Jego zdaniem z nagrania, z monitoringu wynika, że Iwona prawie biegnie, a ręcznik wyraźnie przyspiesza i rozgląda się na boki. Charakterystycznym śladem tajemniczego człowieka miał być chwiejny, kaczy chód, niespowodowany działaniem alkoholu. Damian R. przekonywał, że tak przez około 2 doby od zejścia na ląd poruszali się ludzie morza. Należało więc sprawdzić załogi statków, jachtów i kutrów wpływających do trójmiejskich portów w tamtym czasie. Idąc dalej, ręcznik według rozmówcy Janusza Szostaka mógł być seryjnym mordercą, a jego ofiarami nastolatki i młode kobiety z Trójmiasta, których zaginięcia i zabójstwa nie zostały wyjaśnione. Jako inny przykład takiego zdarzenia podawał sprawę 13-letniej Izy z Gdyni. On mógł zabijać, gdy przypływał do Trójmiasta. Taki człowiek przed niczym się nie zawaha. Jak już postanowi, że ma zabić, zrobi to. Mimo, że tak jak w przypadku Iwony było już widno i wokół przemieszczało się stosunkowo wiele osób, to dla takich ludzi nie ma znaczenia, nie stanowi przeszkody, opowiadał były agent służb specjalnych. Jakby tego wszystkiego było mało, jeszcze bardziej kuriozalne wydaje się to, co Damian R. mówi następnie. Dostałem informację, że ciało zostało wrzucone do studzienki. Morderca wracał tam co pewien czas i wlewał kwas solny, rozpuszczając w ten sposób zwłoki. Miejsce to jednak można stosunkowo łatwo odnaleźć, podobnie jak mężczyznę z ręcznikiem. W praktyce takiego łatwego odnalezienia się jednak nie doczekaliśmy. Jesienią 2017 roku podkomisarz Michał Sienkiewicz informował, że mężczyzna z ręcznikiem nie został odnaleziony. Według dziennikarki Marty Bilskiej, która otrzymała dostęp do części akt,
Na przekazanych materiałach dotyczących nagrania z panem ręcznikiem z klubu Banana Beach nie było podanej godziny. Z uwagi na to, że było jasno, przyjęto jednak, że nagranie zostało zarejestrowane po godzinie 3:30 lub przed godziną 21 dnia poprzedniego. Wbrew pozorom nie mamy więc całkowitego potwierdzenia, że sceny z ręcznikiem z BB i ręcznikiem idącym za Iwoną przy bacówce następują w bliskiej odległości czasowej i stanowią jedną sekwencję. Nagranie się pana ręcznika przed 21 oznaczałoby, że przebywa on w okolicy bite 7 godzin, a biorąc pod uwagę nagranie z godziny 6, nawet 9. Cały czas z ręcznikiem w ręku lub na plecach. Ta teoretyczna sytuacja budzi tyle pytań, że nawet nie chciałbym tu takich rozważań zaczynać. Ciekawą teorię zatem, że pan ręcznik wychodzi z Banana Beach jednak wczesnym wieczorem, przedstawił niegdyś jeden z użytkowników grup dyskusyjnych o sprawie Iwony Wieczorek. Na tym tylko kilkusekundowym nagraniu cztery osoby w trzech grupkach kierują się w stronę wyjścia. Są dwie opcje. Idą w stronę Sopotu lub w stronę Gdańska. Ruch na deptaku przy obłożeniu w lokalu powinien być więc dużo większy. Banana Beach było miejscem dla ludzi z Piastowskiej, Żabianki, Jagiellońskiej, więc większość osób powinna iść w stronę Gdańska, a nie Sopotu. Obstaję przy swoim, że Banana w letni weekend zamykała się między 3:20 a 4:20, a tu widzimy dopiero początek wieczoru. Według tego samego użytkownika stan osób na filmiku wskazuje na to, że impreza dopiero się rozkręca. W okolicach godziny 4 powinna się już zamykać z jakimiś niedobitkami, a na miejscu widocznych jest jeszcze bardzo wiele osób. Również stan samego ręcznika na nagraniu z godziny 4:12 uznawał on za dużo gorszy niż widać to w klubie. Z tego powodu nie przemawiało do niego, że nagrania miałoby dzielić ledwie kilkanaście minut. W książce Układ zamknięty Sylwester Latkowski pytał swojego rozmówcy o to, dlaczego właściwie policja zdecydowała się udostępnić nagranie z panem ręcznikiem z klubu Banana Beach dopiero po 7 latach od zaginięcia Iwony. Ten zaśmiał się jedynie i stwierdził, że pokazuje to tylko chaos, jaki panował na tamtym etapie w śledztwie. Zwrócił zarazem uwagę na zupełnie inną rzecz. Zwolnienie filmu do tempa poklatkowego miało pozwolić przez krótką chwilę zauważyć, że ręcznik na lewym ramieniu na wysokości mięśnia triceps ma naniesiony tatuaż. Element ten był według tej osoby dodatkową wskazówką, pozwalającą na identyfikację tajemniczego mężczyzny. O tatuażu wspomina także ekspert biura kryminalnego KGP Marek Siewert w rozmowie z Januszem Szostakiem. Być może to właśnie Siewert był wcześniej także rozmówcą Latkowskiego. I tu trzeba się na chwilę zatrzymać, bo opis ten może być trochę dezorientujący. Jaki triceps, jakie lewe ramię? Gdzie to niby widać, skoro zarówno na nagraniu z Banana Beach, jak i wejścia 63 ręcznik ma na sobie koszulę? Choć nie jest to napisane wprost, należy tu uznać, że mówiąc o tatuażu, człowiek ten odnosił się do nieupublicznionego jeszcze wówczas nagrania z godziny 6:21, a więc trzeciego nagrania z panem ręcznikiem. Tego, na którym według notatki policyjnej mężczyzna wraca i nagrywa się na monitoringu przy wejściu 63 już bez koszuli. Co nam mówi natomiast wspomniana notatka urzędowa? Cytuję w skrócie. Wykonując czynności służbowe do sprawy, w dniu dzisiejszym przeglądając monitoring zabezpieczony do sprawy pozbawienia wolności Iwony Wieczorek z okolic lokalu o wczesnej nazwie Bacówka o godzinie 6:21:58 na monitorze ukazuje się wizerunek mężczyzny, który przychodzi od strony Mola w Brzeźnie w kierunku Sopotu. Oko kamery zarejestrowało wyżej wymienionego od tyłu. Mężczyzna niesie w lewej dłoni prawdopodobnie koszulę w paski, jest bez górnej części garderoby oraz na prawym ramieniu ma przewieszony ręcznik koloru jasnego. Dysponuje spodniami lub spodenkami koloru ciemnego. Wedle mojej oceny należy przypuszczać, iż wyżej wymieniony osobnik występuje w przedmiotowym postępowaniu jako pan ręcznik. Mężczyzna, który podąża bezpośrednio za Iwoną Wieczorek na ostatnim dostępnym zapisie monitoringu, który utrwalił zaginioną około 2 godziny wcześniej w tym samym miejscu. Notatkę sporządzono celem udokumentowania wykonanych czynności. Z tego zapisku już na kilka lat przed udostępnieniem nagrania z wracającym ręcznikiem w superwizjerze wiedzieliśmy zatem, że mężczyzna wracał tą samą drogą po ponad 2 godzinach. Co przez tyle czasu robił? Faktem jest, że policja po latach dalej szukała tego człowieka, cały czas podkreślając, że jest on bardzo istotnym świadkiem, mogącym wskazać drogę poruszania się Iwony Wieczorek. Jego przesłuchanie miało być zaś objęte tajemnicą postępowania, a tożsamość anonimowa dla osób postronnych. Czy policja jednak rzeczywiście wykluczała na tamtym etapie ręcznika jako sprawcę?
Nie byłbym tego taki pewien. Choć z ust pani prokurator Grażyny Wawryniuk padły kiedyś słowa, że nie mógł porwać lub zabić Iwony, bo miałby zbyt mało czasu, by dokonać morderstwa i ukryć ciało, to w istocie trudno je brać na poważnie, biorąc pod uwagę, że ponad 2 godziny pomiędzy 4 a 6 to przecież totalna masa czasu. Policjantom w swoich wypowiedziach na temat pana ręcznika zdarzało się zresztą nawet popełniać oczywiste błędy, jak choćby wtedy, gdy naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku Ewa Pachura stwierdziła w wypowiedzi da wprost, że gość już kilka minut później wracał tą samą drogą. Żaden sensowny powód, który miałby go realnie wykluczać, nigdy nie został więc podany. Zrozumiałe jest jednak, że trudno wzywać kogoś do zgłoszenia się, mówiąc, że rozważa się go gdzieś tam również z tyłu głowy jako ewentualnego mordercę. 17 lipca 2021 roku policja zorganizowała eksperyment procesowy z pozorantką Iwony Wieczorek, która opuszcza Dream Club, po czym idzie przez ulice Sopotu, Promenadę i Park Regana, aż dociera w końcu na swoje osiedle. W eksperymencie uczestniczy też pozorant pana ręcznika. Ciekawym faktem byłoby przy tej okazji ustalenie, gdzie dokładnie ręcznik zaczyna swój spacer. Mogłoby ono nam podpowiedzieć, skąd według policji wychodzi i czy faktycznie pokrywa się to z jego wyjściem z Banana Beach. Opublikowane przez media zdjęcia z eksperymentu nie mówią nam jednak za wiele. Jedno ze zdjęć sugeruje, że idzie za Iwoną już nieco za wejściem 69 i na pewno przed domem Mariusa O. I tu też ciekawostka co do teorii, jakoby Iwona miała na chwilę zajść do mieszkania milionera lub klubu, który znajdował się u niego na dole. Gdyby tak się stało, mężczyzna z ręcznikiem byłby najpewniej świadkiem takiego zdarzenia, bo miałby ją już w zasięgu wzroku. Po kilku spokojnych latach prawdziwą bombę w temacie rzuciła w sobotę 10 grudnia 2022 roku policja, udostępniając rzekome nowe nagranie z panem ręcznikiem. W zamieszczonym filmie widać było najpierw znane sceny z okolic W63 i Banana Beach, a następnie już zupełnie inny, niekojarzony do tej pory ze sprawą film przedstawiający mężczyznę z przewieszonym przez ramię ręcznikiem, na którym wyraźnie i z bliska widać jego twarz. Człowiek ten uczestniczył w ulicznej, hazardowej scenie związanej, jak się okazało, z grą w tzw. 3 kubki. Policja wystosowała następujące wezwanie. W przypadku rozpoznania mężczyzny na nagraniu prosimy o kontakt. Pisząc te słowa w liczbie pojedynczej, i wyraźnie sugerując, jakby wszystkie 3 fragmenty dotyczyły tej samej osoby. Film początkowo wprowadził dużo zamieszania i dezorientacji. Wielu ludzi błędnie uznało, że to nagranie z lata 2010, kiedy zaginęła Iwona. Tymczasem szybko okazało się, że pewne elementy, które się w nim pojawiają, wskazują na okres dużo późniejszy. Sama akcja nagrania nie działa się zresztą nawet w Trójmieście. Okazało się również, że nagranie o ludziach oszukujących w grze w 3 kubki wrzucał w 2018 roku na swój kanał na YouTube wspomniany już dziś Marcin Myszka z podcastu Kryminatorium. Filmik był zatytułowany Nagrania z sierpnia 2018. Nieco światła na sytuację rzucił w pewnym momencie komentarz z 11 grudnia 2022 roku osoby, która przyznała, że to ona już rok temu, 30 listopada 2021, zgłosiła obejrzany w internecie film dotyczący gry w 3 kubki policji w Krakowie. Ponieważ mężczyzna z filmiku wydał się jej bardzo podobny do człowieka z ręcznikiem, zasugerowała śledczym, że być może warto to zweryfikować. Przez jakiś czas nie spotkała się potem z żadną reakcją, aż do momentu, gdy policja udostępniła film, a następnie informacja obiegła media oraz grupy dyskusyjne. Również 11 grudnia 2022 roku dziennikarka Faktu pisała, że w Chorzowie na komisariat policji zgłosił się człowiek poszukiwany przez śledczych w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. To mężczyzna z filmu, który wczoraj opublikowano. To on grał w 3 kubki na filmie. Mężczyzna sam się rozpoznał na filmie i zgłosił się na policję. 58-letni chorzowianin zgłosił się do chorzowskiej policji w godzinach dopołudniowych. Przesłuchania mężczyzny trwały do późnych godzin nocnych w sobotę. Na miejsce do Chorzowa przyjechali funkcjonariusze z archiwum X. Młodszy aspirant Karol Kolaczek z chorzowskiej policji powiedział, że człowiek ten został przesłuchany w charakterze świadka, po czym został zwolniony do domu. Nie poinformowano, czy jego zeznania wniosły jakiekolwiek informacje w sprawie. Dyżurny zespołu prasowego Komendy Głównej Policji miał jednak wcześniej powiedzieć, że to ten sam mężczyzna i że to on szedł za Iwoną Wieczorek w dniu jej zaginięcia. Co ciekawe, mężczyzna z filmiku o grze w 3 kubki, według jednej z użytkowniczek grup facebookowych, która twierdziła, że ten był jej sąsiadem,
Został wypuszczony w niedzielę rano, a następnie ponownie wyprowadzony z domu przez, cytuję, tajniaków BMW na krakowskich rejestracjach. Na ile jej relacja była prawdziwa, nie wiemy. Czy mogło to być częścią jakiejś prowokacji? Też trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że już kilka dni po tym doszło do najgłośniejszego zdarzenia, jakie miało w ostatnich latach miejsce w sprawie, czyli zatrzymania Pawła P. i jego partnerki. Czy cała akcja z rzekomym ręcznikiem, albo raczej naganiaczem od trzech kubków, miała na celu wywołanie jakiejś reakcji od być może obserwowanego i podsłuchiwanego Pawła? Być może to zbyt daleko idąca teoria, ale pospekulujmy przez chwilę, dlaczego teoretycznie tak mogłoby być. Policja od dawna wypowiada się o mężczyźnie z ręcznikiem jako docelowo ważnym świadku w sprawie. Nie jest to oczywiście dziwne, bo to ostatnia znana nam osoba, która widziała Iwonę Wieczorek. Pomimo zeznań pracowników śmieciarki, nie mamy stuprocentowej pewności, że Iwona skręciła do parku, a ręcznik poszedł prosto. Nie wiemy wobec tego do końca, jak długo jeszcze mężczyzna szedł za nią i miał dziewczynę w zasięgu wzroku. I choć chyba większość osób skłania się ku wersji, że Iwona doszła na osiedle lub przynajmniej opuściła park Regana, to tu również nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że do jakiegoś kluczowego zdarzenia z udziałem jej i sprawców doszło wcześniej. Być może właśnie wtedy, gdy człowiek z ręcznikiem jeszcze ją widział i mógł być teoretycznie świadkiem jakiegoś zdarzenia, choćby i samego spotkania Iwony z jakimiś ludźmi. Idąc nawet z rozważaniami trochę dalej, nie możemy być pewni, czy człowiek z ręcznikiem również nie wszedł do parku Regana i nie opuścił go następnie docierając w rejon osiedli. Mógł być więc w teorii świadkiem zdarzenia zarówno w parku, jak i poza nim. Naciągane? Być może. To wszystko są jednak rzeczy, których ani my, ani co kluczowe, sam sprawca lub sprawcy nie mogli być pewni. Co w takim razie pomyśli sobie sprawca, kiedy po latach pojawi się informacja, że pan ręcznik, ważny świadek, został znaleziony i przesłuchany? Co może pojawić się w zeschizowanej głowie takiego człowieka? Czy nie może to być na przykład obawa, że mógł on zostać tamtego poranka 17 lipca przez ręcznika gdzieś widziany? Śledczy, wzywając swojego podejrzanego, aby przesłuchać go w sprawie, mogą się również następnie posłużyć sprytnym blefem, aby sprowokować jego błąd. Powiedzieć mu przykładowo, że znalazł się świadek, który widział pewne rzeczy i sprowokować przyznanie się do czegoś? Lub też jeszcze inaczej, przekonać podejrzanego, że odnalezionego pana ręcznika traktują właśnie jako potencjalnego sprawcę, tym samym dając mu poczucie, że on sam nie jest już podejrzanym. Następnie zaś obserwować jego reakcję. Wszystko to należy oczywiście traktować jako wyłącznie moje luźne rozważania. Czy jednak bliska odległość wątku człowieka z filmu o trzech kubkach i postawienia zarzutów Pawłowi P. nie daje nieco do myślenia? P. został bowiem zatrzymany przez policję już 14 grudnia. Zastanawiające jest też, dlaczego śledczy z Krakowa, mając nagranie z mężczyzną naganiającym do gry w trzy kubki już rok wcześniej, zdecydowali się go użyć akurat wtedy. 20 grudnia 2022 roku fakt dotarł natomiast do przesłuchiwanego w Chorzowie Teodora N., rzekomego ręcznika. Powiedział on wtedy, że nie ma nic wspólnego ze sprawą Iwony Wieczorek. Mimo to portal nadal uparcie pisał, że jest to słynny mężczyzna z ręcznikiem, którego przez 12 lat szukała cała Polska. Pod ilustracjami zamieszczonymi w artykule widniał jednoznaczny napis. Teodor N. z Chorzowa to osoba z nagrań dotyczących zaginięcia Iwony Wieczorek. Mało tego, redakcja Faktu twierdziła, że Teodor N. do dziś ma także koszulę w kratę widoczną na jednym z nagrań. Wszyscy zrobiliście ze mnie zabójcę Iwony Wieczorek, a ja nawet w tym dniu tam nie byłem, twierdził chorzowianin. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego nie zgłosił się na policję wcześniej, skoro nagrania z monitoringu publikowane były od lat, odpowiedział, że nawet nic nie wiedział, po czym dodawał nerwowo. Powtarzam, mnie tam nie było. Dlaczego w takim razie widnieje na nagraniach? Dopytywał Fakt. Nic więcej nie będę mówił, mam od tego adwokata, ucinał domniemany mężczyzna z ręcznikiem. Już na tym etapie wiele osób mocno wątpiło w to, że człowiek ze Śląska o inicjałach TN jest w istocie słynnym poszukiwanym. Nowe informacje związane z postawieniem zarzutów Pawłowi P. pozwoliły z kolei następnie nieco zapomnieć o tym wątku. Materiał superwizjera TVN z początku roku 2023 ostatecznie zakończył te spekulacje, kiedy wypowiadający się w nim anonimowo policjant, znający okoliczności prowadzenia sprawy, przyznał, że Teodor N. nie był w istocie prawdziwym panem ręcznikiem. Facet, który zgłosił się na policję, to nie jest pan ręcznik z Gdańska z 2010 roku. Nie ma nic wspólnego z tym gościem, który szedł za Iwoną, powiedział.
To mógł być facet z zagranicy, który przypłynął na małej łódce. Albo ktoś przyjezdny, kto przyjechał samochodem i tej nocy bawił się w okolicy. Cudzoziemiec, snuł swoje przypuszczenia policjant. W materiale po raz pierwszy upubliczniono też nagranie z godziny 6:21, na którym wracającego z kierunku Brzeźna pana ręcznika widać od tyłu, rozebranego od pasa w górę. W lewej ręce trzyma on jakby jakiś przedmiot zakryty koszulą. Zagadkową kwestią poddawaną na grupach dyskusyjnych analizie było następnie, co mógł tam nieść. Zauważono także, że wspominany przez Marka Siewerta tatuaż na wysokości mięśnia triceps znajduje się nie na lewym, a na prawym ramieniu mężczyzny. Na dzień dzisiejszy tożsamość człowieka z ręcznikiem nie jest więc znana, a jego udziału w zaginięciu nie da się oficjalnie wykluczyć. I choć osobiście wymieniłbym przynajmniej dwie zupełnie inne wersje, które na dzień dzisiejszy przemawiają do mnie bardziej, to racjonalne powody wykluczenia tej osoby z listy potencjalnych sprawców wciąż z ust policji nie padły. W sprawie Iwony Wieczorek najważniejsze jest oczywiście wyjaśnienie, co stało się z 19-latką i ukaranie sprawców zbrodni, które chyba aż tylko formalnie traktowana jest do tej pory jako zaginięcie. Wątek tajemniczego pana ręcznika to jednak zagadka bez wątpienia intrygująca i ciekawa, prowokująca wiele rozmyślań oraz teorii. Miejmy nadzieję, że również na pytania z nią związane uda nam się kiedyś poznać wszystkie odpowiedzi. Był to trzeci odcinek kanału Wieczornego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.